Czajnikowy.pl. Kilka dni temu po raz drugi w życiu usłyszałem opinię, że kawa, którą ktoś zaparzył, była zbyt słodka. Nie chodzi tutaj o tą słodycz, która jest wynikiem tego, że dodajemy cukier z zewnątrz, tylko taką naturalną słodycz, która jest wyczuwalna w kawie. Pierwszy raz, kiedy spotkałem się z tym stwierdzeniem, osoba nie była doświadczona w parzeniu kawy i stwierdziłem, że najprawdopodobniej określa pewne doświadczenia nie tymi słowami, które powinna. Natomiast ostatnio usłyszałem taką opinię od roastera, i to całkiem dobrego, który naprawdę nieźle radzi sobie za piecem, i zdziwiło mnie to troszeczkę, aczkolwiek popchnęło do tego, żeby nagrać odcinek o słodyczy, ponieważ jest to taki święty graal, którego bariści próbują za wszelką cenę znaleźć, za wszelką cenę dosięgnąć, ponieważ zawsze jest tym nieuchwytnym białym zajączkiem, za którym należy podążać. Będę się dzisiaj opierał na takich badaniach, które zostały przeprowadzone w Kalifornijskim Uniwersytecie w Davis we współpracy z Specialty Coffee Association. Więc są to takie badania, które opierają się o stricte wysokiej jakości kawę. No i tak naprawdę te badania były przeprowadzone na dwa różne sposoby. Pierwszy sposób to jest po prostu organoleptycznie, czyli była wyspecjalizowana grupa ekspertów, którzy byli dobierani do tego eksperymentu wręcz z taką pieczołowitością jak astronauci NASA, więc selekcja była bardzo, bardzo duża, żeby te wszystkie części całego panelu dyskusyjnego miały mniej więcej to samo pojęcie na temat tego, co testują, czyli po pierwsze wrażliwość sensoryczna tych osób musiała być na bardzo, bardzo wysokim poziomie, a po drugie musieli być odpowiednio skalibrowani, żeby wyniki tych odpowiedzi, które będą właśnie w trakcie tekstu udzielali, były mniej więcej spójne i znaczyły dokładnie to samo. Przeprowadzono też drugi test, bardziej już odnośnie właśnie tego chemicznego podejścia do tematu. No i tam już oczywiście badali obecność cukru i stężenia cukru na kolejnych etapach procesu zaparzania. To wszystko jest niesamowicie ciekawe, więc musicie się o tym dowiedzieć, a przy okazji poruszymy temat bardzo, bardzo istotny, jakim jest słodycz w kawie. Każdy, kto parzy kawę, doskonale wie, że ta najwyższa słodycz jest wyczuwalna w ostatniej fazie procesu zaparzania. Czyli na samym początku bardziej wyczuwamy gorycz i kwasowość, a ta słodycz jest osiągalna dużo, dużo później. I dokładnie takie same były wyniki testów sensorycznych, czyli okazało się, że ludzie, którzy testowali właśnie próbki po 30 sekundach zaparzenia jednej konkretnej kawy, czyli pierwsza próbka była po 30 sekundach, druga była od 30 sekundy do minuty, trzecia od minuty do 1,5 minuty i tak do 4 minut, czyli było w sumie 8 próbek. I okazało się, że analizując gorycz, słodycz, kwasowość i odczucia, które można by tutaj nawiązywać do odczuć kwiatowych, jakichś owocowych albo herbacianych, okazało się, że na samym początku wyczuwali bardzo wysokie stężenie goryczy i kwasowości, które malało z czasem. Natomiast w przypadku właśnie słodyczy i tych doświadczeń takich kwiatowo-herbacianych, to te na samym początku były na bardzo niskim poziomie i stopniowo rosły do góry. I od razu można się tutaj pokusić o taką teorię, że najprawdopodobniej wynika to z tego, że cukry rozpuszczają się dłużej niż te substancje, które odpowiadają za gorycz i kwasowość. No i tutaj musimy przenieść się do działu chemii, aby to wszystko rozstrzygnąć. Pierwszą rzeczą, którą musimy w ogóle zacząć rozważania na ten temat, jest to, że w ziarnie kawowca gdzieś około 10% to jest sacharoza, czyli taki cukier stołowy, który bardzo dobrze znamy, który część z nas też dodaje właśnie do kawy, która jest dla nich niedobra, niesmaczna. I ta sacharoza niestety w procesie wypalania kawy nie jest w stanie przetrwać. Niestety albo stety, ponieważ dzięki temu właśnie, że mamy reakcję węglowodanów z aminokwasami, występuje taka reakcja Maillarda. Mamy też karmelizację, czyli wszystko to, co wpływa, może tutaj się narażę herbaciarzom, winiarzom i yerbiarzom, co wpływa na to, że kawa ma troszeczkę więcej właściwości, można analizować ją na dużo większej płaszczyźnie, no na dużo większej ilości poziomów niż właśnie
przypadku wina, czy yerby, czy herbaty. Jest to wynikiem przede wszystkim właśnie tych procesów termicznych, które kawa przechodzi. Dzięki temu mamy nagły wzrost. Mówi się nawet, że około 400-600 różnych aromatów w tym procesie powstaje. Jest to bardzo istotne, żeby w takim razie zrozumieć, że skoro tej sacharozy tam nie ma, to co się z tymi cukrami dalej dzieje? Cukry rozpadają się na monosacharydy, czyli mamy do czynienia z cukrami prostymi, które to już w naparze występują i rozpuszczają się. Kiedy badano konkretną, każdą kolejną próbkę, okazało się, że największe stężenie cukrów jest w pierwszej próbce, czyli zaraz po rozpoczęciu całej ekstrakcji mamy największe stężenie cukru. I teraz przypomnijcie sobie, co powiedziałem na samym początku, czyli w teście sensorycznym wyszło, że największa słodycz jest na końcu, natomiast chemicznie okazuje się, że najwięcej cukrów jest na początku. To wszystko powoduje, że możemy sądzić, że odpowiedź jest gdzieś indziej, czyli to, co wpływa na słodycz, to jest, tej odpowiedzi musimy poszukiwać zupełnie w innych przedziałach. Pierwszą rzeczą, którą w ogóle w kontekście tej obecności monosacharydów w naparze musimy tutaj rozstrzygnąć, jest to, ile ich jest. I okazuje się, że nie ma ich więcej niż 2 mg właśnie cukrów na litr, a co za tym idzie, jest to poniżej tej wartości, która jest w ogóle wyczuwalna przez nasze receptory smakowe, czyli gdzieś około 3 mg na litr. W takim razie cukry w ogóle nie mają wpływu na to, jak odczuwamy właśnie słodycz podczas picia, albo w jaki sposób możemy zaparzyć kawę, żeby ta słodycz była intensywniejsza. Wszystko w takim razie sprowadza się do innego zagadnienia, jakim jest nasz mózg i tego, w jaki sposób on wpływa na nasze odczucia sensoryczne. Pewnie pamiętacie odcinek, w którym mówiłem o kawie robionej na wodzie z lodowca. Tam pojawiła się taka ciekawa historia, kiedy to po wielu godzinach wędrowania ze sprzętem kawowym po pustyni w bardzo wysokiej temperaturze chciało mi się bardzo, bardzo mocno pić i przyszedł taki moment, w którym musiałem spróbować wody, która w zasadzie nie ma praktycznie w ogóle minerałów, czyli nie ma tych składników, które mogłyby powodować jakiekolwiek odczucie smaku. I się okazało, że pijąc tą kawę, powiedziałem coś, co odbiło się szerokim echem w komentarzach, że ta woda jest jakby słodka, tak owocowo słodka. I wydaje mi się, że to jest trochę klucz do tego, co chcę zaraz powiedzieć. Próbowano stwierdzić, co w takim razie wpływa na słodycz, skoro to nie jest chemiczna zawartość cukru w naparze. I doszli do wniosku naukowcy, że jest to bardzo duża zależność między właśnie obecnością goryczy i kwasowości. Że możemy to traktować na dwóch poziomach. Pierwszym poziomem jest właśnie to, że duża obecność tych pozostałych smaków, intensywność taka wysoka, bardzo silnie oddziałująca na nasze kubki smakowe, powoduje, że nasze receptory, nasze odczucia są takie bardziej... właśnie nie wyczuwamy tej słodyczy, tak chcę właśnie to powiedzieć. Czyli nie wyczuwamy tej słodyczy właśnie przez to, że pozostałe smaki tak jakby maskują nam to odczucie. Druga forma interpretacji tego zjawiska jest taka, że w zasadzie nasz mózg łączy to odczucie właśnie tych takich aromatów kojarzonych z słodyczą, kojarzonych właśnie z jakimś miodem, z owocami, z kwiatami, z odczuciem słodkim. Czyli w zasadzie słodycz w kawie jest bardziej projekcją naszego mózgu niż rzeczywistym odczuciem fizycznym, wynikającym przede wszystkim z odpowiedniego balansu pomiędzy kwasowością, goryczą, no i właśnie ich intensywności, tych dwóch składników. Jeżeli chcemy mieć zatem kawę, która jest naprawdę słodka, bardzo taka wręcz lepka, taka cukierkowato-syropowa, musimy w takim razie doprowadzić do zejścia intensywności tych dwóch składników, żeby uwydatnić słodycz, która, tak jak wcześniej powiedziałem, bardziej jest tutaj mirażem niż wynikiem jakiejś faktycznie fizycznej zawartości cukrów. To doświadczenie, myślę, może przeprowadzić każdy z Was. Możecie zaparzyć sobie kawę i samemu przetestować, jak smakuje kawa w wysokiej intensywności, w wysokim stężeniu, a jak smakuje kawa w tym takim niższym, czy tam są jakieś różnice między smakiem. Zachęcam Was bardzo do tych eksperymentów, bo są to rzeczy bardzo odkrywcze.
również zachęcam Was do tego, żebyście nie sięgali po kawę zbyt wysokiej intensywności, ponieważ wtedy ta słodycz będzie po prostu mniej wyczuwalna. Właśnie dlatego też kawa przelewowa jest dla niektórych lurą, jest takim czymś zbyt wodnistym, zbyt mało intensywnym. Być może to dąży właśnie do tego, żeby ta słodycz była troszeczkę podniesiona i bardziej intensywna. Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Zachęcam Was bardzo do tego. Ja tam zawsze pod filmami czekam na to, żeby włączyć się do dyskusji. Co sądzicie o słodyczy? Co sądzicie o tym oszukiwaniu naszego mózgu? I przede wszystkim, czy potrzebujecie dodawać cukru bypass poza zaparzeniem, żeby zniwelować smak negatywny albo jakiś taki zbyt gorzki, zbyt kwaśny. Podzielcie się tym w komentarzach. Ja się z Wami dzisiaj żegnam i do zobaczenia w następnych odcinkach. No i oczywiście na czajnikowy.pl.